Widziałam tam starszego pana, schorowanego, bo w gruncie rzeczy, patrząc na prezesa Kaczyńskiego wczoraj na konferencji prasowej, widziałam człowieka, który powinien po prostu już dać sobie spokój z pracą zawodową, skupić się na swoim zdrowiu. Bo nie mam wątpliwości, że to nie było zwykłe drzemanie wynikające ze znużenia. Każdy, kto ma wokół siebie starsze osoby, wie, że takie zachowanie jest zazwyczaj wynika z zupełnie innych kwestii. Ale z drugiej strony, patrząc na to wszystko, zastanawiam się, kto tak naprawdę rządzi naszym krajem, bo dotychczas panowało przekonanie, że wszystkie najważniejsze decyzje dotyczące działań rządu Prawa i Sprawiedliwości zapadają na Nowogrodzkiej. Dzisiaj mam wątpliwość, czy osoba tak schorowana może podejmować jakiekolwiek decyzje, skoro nie jest w stanie zarządzać sobą i założyć poprawnie zegarek, czy jest w stanie podejmować jakiekolwiek ważne decyzje.